Powiat cieszyński. Poproszę o materiał filmowy. Janusz Rokicki, pochodzący z Wisły, obecnie mieszkający w Cieszynie, niepełnosprawny lekkoatleta, kulomiot. Początkowo trenował pływanie, później podnoszenie ciężarów, aż zdecydował się na lekkoatletykę, w szczególności pchnięcie kulą. W tej właśnie dyscyplinie odnosi największe sukcesy. Jest czterokrotnym uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich – Ateny, Pekin, Londyn i Rio, na których zdobył 3 srebrne medale. W 2015 roku został mistrzem świata w pchnięciu kulą, a w 2016 mistrzem Europy. Zdobywał również medale Mistrzostw Europy w rzucie dyskiem, zaś w Mistrzostwach Polski zdobywał medale w obu konkurencjach rzutowych. W roku 2018 został mistrzem Europy w pchnięciu kulą w Berlinie. Za swoje osiągnięcia oraz za promowanie Polski za granicą został odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. A w roku 2009 tablica pamiątkowa z jego imieniem została umieszczona w Wiślańskiej Alei Gwiazd Sportu. Jest aktualnie zawodnikiem integracyjnego klubu sportowego Cieszyn. Jest jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych polskich sportowców niepełnosprawnych. A statuetkę przekażą przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek oraz starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król. Decyzją władz samorządowych powiatu cieszyńskiego laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2018 otrzymuje pan Janusz Rokicki, mieszkaniec Cieszyna. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Janusz Rokicki za szczególne osiągnięcia dla całego Śląska Cieszyńskiego w obszarze społecznym, sportowym i promocji regionu. Cieszymy się bardzo, że pojawił się dzisiaj również akcent sportowy.